Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronite.pl/podróż bez paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj na podcaście po raz kolejny moim gościem jest pan profesor Dominik Kopiński z Wydziału Prawa i Administracji Ekonomii Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeżeli pan profesor Kopiński, to słuchacze już wiedzą, że najprawdopodobniej będziemy rozmawiać o Afryce. Dzisiaj akurat o Nigerii. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś obserwuje media gospodarczo-ekonomiczne, wie, że Nigeria jest tym takim tygrysem afrykańskim pod kątem gospodarczego wzrostu. RPA, jej gospodarka została właśnie zdetronizowana i tym nowym liderem, królem Afryki została właśnie Nigeria. Panie profesorze, skąd właściwie ta potęga Nigerii pod kątem gospodarczym? Jak to się stało? Jakie były te istotne czynniki, które sprawiły, że Nigeria jest na pierwszym miejscu na swoim kontynencie? Pan był łaskaw powiedzieć, że Nigeria jest takim tygrysem na kontynencie, zważywszy na to, jaki ma parametry, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. No ja bym raczej wolał używać określenia hipopotama w stosunku do Nigerii niż tygrysa, mimo że rzeczywiście ta dynamika czasami jest nie najgorsza, aczkolwiek w ostatnich latach w Nigerii dzieje się bardzo źle. No faktycznie Nigeria jest największą gospodarką Afryki Subsaharyjskiej, jeśli popatrzymy na PKB, to tak, żeby sobie mniej więcej jakoś uplasować wyobraźni tą skalę gospodarki, to jest 450 miliardów dolarów, to jest 150 miliardów dolarów mniej niż Polska, tak więc mniej więcej gramy w tej samej lidze, ale oczywiście Nigeria jest pod względem populacji 5 razy większa od Polski, bo to jest 200 milionów ludzi, więc siłą rzeczy, jeśli chodzi o zamożność, jeśli chodzi o dochód na osobę, to są to zupełnie inne ligi. No i tak jak pan wspomniał, Nigeria wysunęła się na czoło, jeśli chodzi o wielkość gospodarki i wielkość PKB. To było kilka lat temu już, ale to się dokonało poprzez taki trik statystyczny, można powiedzieć. Chodzi tutaj o metodologię liczenia PKB, która po prostu się zmieniła. No, pewne branże nowe musiały być, można powiedzieć, doliczone, ich wagi musiały być uwzględnione w rachunku narodowym, tak jak na przykład przemysł filmowy, Nollywood czy pewne inne usługi, w związku z czym no wtedy Nigeria rzeczywiście wyprzedziła RPA, z którą zawsze rywalizowała o prymat, można powiedzieć, taki primus inter pares. To zawsze była duża gospodarka, nawet bardzo duża na tle innych krajów, no ale nigdy nie była też szczególnie silną gospodarką, można powiedzieć tak, więc jest to ta masa właśnie takiego hipopotama, ale absolutnie dynamiki tygrysa tutaj nie widzę. Więc to też była ciekawa sytuacja, kiedy ludzie w Nigerii poszli spać z taką świadomością, że są w drugiej największej gospodarce na kontynencie, obudzili się w największej gospodarce na kontynencie. Taka konsternacja wtedy się pojawiła u wielu Nigeryjczyków, zresztą tą konsternację podzielają też inni. Czyli można powiedzieć, że to taki kolos na glinianych nogach. No zdecydowanie jest to kolos na glinianych nogach, a te nóżki, do tego pewnie zaraz jeszcze dojdziemy, tworzy przemysł naftowy, który stanowi, no tak paradoksalnie, właśnie to jest ten paradoks Nigerii, koło zamachowe gospodarki już w zasadzie od późnych lat 50., czyli na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że Nigeria ma sporo szczęścia, no bo siedzi na ogromnych złożach ropy naftowej, to jest około 40 miliardów baryłek i ma stosunkowo wysokie wydobycie na tle nie tylko Afryki, ale świata, bo to jest wydobycie na poziomie około 2 milionów baryłek dziennie, teraz trochę niższe. No ale jak pokazuje przykład nigeryjski, ta ropa stała się bardziej przekleństwem dla Nigerii, a nie błogosławieństwem i na pewno nie jest takim paliwem napędowym, a na pewno nie jest siłą, która pozwala na dokonanie takiego skoku, można powiedzieć, cywilizacyjnego, który wiąże się z kilkoma procesami, których w Nigerii póki co nie widzimy. Takimi procesami jak industrializacja, takimi procesami jak strukturalna jakby transformacja, dywersyfikacja gospodarki, dywersyfikacja oferty eksportowej. Tego w Nigerii dalej nie widzimy. To jest gospodarka w zasadzie uzależniona od ropy naftowej i bez tej ropy nie istnieje. Sam obecny prezydent Muhammadu Buhari, jak stawał do wyborów, to w 2019 roku, to mówi, że Nigeria nic nie wytwarza, nawet wykapłaczek i pulpy pomidorowej. Tak więc ta ropa rzeczywiście jest absolutną podstawą, ale także czymś, co ciągnie gospodarkę nigeryjską w dół.
Oczywiście ropa to jedno, a drugie to brak inwestycji chyba, których brakowało. Reformy podatcze w Nigerii w zasadzie utkwiły w martwym punkcie od 2014 roku. Zresztą nie jest tak, że przed 2014 działo się coś na tym polu więcej. Natomiast 2014 rok to był taki, taki moment istotny, szczególnie dla producentów ropy, bo przypomnę, że to jest rok, w którym ceny ropy naftowej spadły ze 115 dolarów za baryłkę do około 50 dolarów za baryłkę. I dla takiej gospodarki, jaką jest Nigeria, no to jest dramat, no to jest katastrofa, bo to przełożenie na gospodarkę, ono jest bardzo bezpośrednie i brutalne. To nie jest przełożenie takie jak we Francji, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych. Warto przypomnieć, że Nigeria w zasadzie wszystkie przychody eksportowe czerpie z ropy naftowej, około 90%, i połowę wpływów do budżetu również czerpie z ropy, w związku z czym możemy sobie wyobrazić, co się dzieje w momencie, kiedy cena ropy spada o kilkadziesiąt dolarów na przestrzeni kilku miesięcy. No to jest czas niesamowicie brutalny i szczególnie, że w tym kraju nie ma specjalnie systemowych bezpieczników czy amortyzatorów, które pozwalałyby na złagodzenie takiego kryzysu, jaki wynika ze spadkiem cen ropy. Więc jest to gospodarka, która jest w sposób bardzo bezpośredni uzależniona od międzynarodowych rynków ropy. I kiedy dzieje się dobrze, tak jak działo się powiedzmy od 2001 z przerwami do 2014, no to można powiedzieć, że taki kraj, jakim jest Nigeria, on gdzieś dryfuje. Natomiast w momencie, kiedy dzieje się gorzej, ceny spadają, to dochodzi do bardzo, bardzo poważnego tąpnięcia. Jest też taki raport, co prawda, z lat ubiegłych. Autorem jego jest organizacja Project Syndicate. To jest międzynarodowa organizacja z Pragi. Wyjaśniając też, ona publikuje różne komentarze znanych polityków, intelektualistów z obszaru ekonomii i polityki. Akurat w takim raporcie na temat Nigerii wskazywano, że przekonanie o tym, że gospodarka Nigerii jest właśnie oparta o ropę, szkodzi rozwojowi kraju. Wpływa też również na decyzje zagranicznych inwestorów. I wśród tych mitów autorzy wymienili też właśnie zależność gospodarki od ropy, pewną nieprzewidywalność. Panie profesorze, jak to jest? Ponad 9 lat temu 14% PKB pochodziło z wydobycia surowców, później pojawiły się te reformy, które sprawiły, że no, chwilowo gospodarka Nigerii rosła. Stąd, panie profesorze, mit czy prawda? Ja bym powiedział, że to nie są mity, to są fakty. Oczywiście musimy pewne rzeczy zniuansować, bo pan słusznie wspomniał, że to nie jest tak, że całe PKB Nigerii jest uzależnione od produkcji ropy. Wspomniałem 14%, teraz to około 10%. Natomiast jeśli chodzi o problem jakby wrażliwości czy zmienności gospodarki nigeryjskiej, czy braku stabilności gospodarki nigeryjskiej, tutaj musimy patrzeć na dwa inne jakby parametry. I o pierwszym już wspomniałem, i to jest to, ile przychodów z eksportu pochodzi z ropy, bo od tego uzależniona jest ilość dewiz w gospodarce, dewiz dolarów, prawda, euro, których teraz strukturalnie brakuje, i to wiąże się z gigantycznymi problemami dla w zasadzie wszystkich aktorów gospodarczych w Nigerii. No i druga kwestia, o której również wspomniałem, to jest uzależnienie budżetu narodowego od produkcji ropy. Te wpływy z sektora naftowego, który szacuje się na 50-60% wszystkich wpływów jakby budżetowych, one też determinują to, jaka jest przestrzeń, można powiedzieć, fiskalna rządu do realizowania rozmaitych reform. Więc o ile, tak jak powiedziałem, w pierwszej dekadzie lat 2000 można powiedzieć, że było sporo optymizmu, bo był rok 1999, kiedy można powiedzieć, Nigeria wyszła na taką drogę demokratyczną, skończył się ten czarny okres przewrotów wojskowych, dyktatorów i chaosu politycznego. Później mieliśmy ten początek strukturalnego cyklu wzrostu cen surowców. To trwało właśnie z tą przerwą na kryzys finansowy w 2007-2008 kilkanaście lat, więc jakieś powody do optymizmu były, ale przez ten czas nic się specjalnie nie zmieniło w Nigerii, jeśli chodzi o samą strukturę gospodarki. I można powiedzieć, że obecnie Nigeria jest jeszcze bardziej narażona na zawirowania na rynkach międzynarodowych, więc ja bym tutaj podzielał zdecydowanie obawy inwestorów zagranicznych o stabilność i możliwość realizowania projektów biznesowych w Nigerii w taki niezakłócony sposób. A kto jest dzisiaj tym głównym odbiorcą surowców Nigerii, w tym również ropy? To się obecnie sporo zmieniło. Jakbyśmy tą rozmowę mieli jeszcze kilka lat temu, no to powiedziałbym, że znaczna część ropy, czy większość ropy płynie do Stanów Zjednoczonych, szczególnie na wschodnie wybrzeże, do rafinerii, które
Jak tutaj musimy jakby wejść w taki element, można powiedzieć, technologiczny, które są skalibrowane do tego, żeby przetwarzać ropę nigeryjską, bo należy pamiętać, że ropa ropie nie jest równa i ta ropa ma określone właściwości chemiczne. Ta ropa w Nigerii nazywa się, ten dominujący jakby rodzaj ropy to jest Bonny Light, to jest ropa lekka i słodka. No i te amerykańskie rafinerie były przystosowane do przetwarzania takiej, czy są przystosowane do przetwarzania takiej ropy właśnie lekkiej. Natomiast pamiętajmy, że kilka lat temu doszło do czegoś, co nazywa się rewolucją łupkową w Stanach Zjednoczonych i Stany Zjednoczone, można powiedzieć, przekonwertowały się z kraju, który był importerem netto ropy, był uzależniony od surowców energetycznych, które musiał importować z Półwyspu Arabskiego czy na przykład z Afryki, na eksportera tego surowca. I Nigeria po prostu w zasadzie z roku na rok stała się Stanom Zjednoczonym niepotrzebna, więc ten kierunek transatlantycki on został zupełnie odcięty. Teraz on troszeczkę wrócił, ale to już jest niewielka skala, więc głównie ta ropa płynie do krajów europejskich i częściowo do Azji. Więc rzeczywiście na mapie globalnych przepływów ropy naftowej ta Nigeria trochę plasuje się inaczej niż jeszcze kilka lat temu ze względu na tą transformację przemysłu naftowego, która dokonała się no, głównie za przyczyną rewolucji łupkowej. To teraz chciałbym zapytać o ten zapomniany konflikt w kontekście ropy naftowej, mowa o Biafrze. Czy mogę prosić pana profesora o rozwinięcie tego wątku, bo akurat chyba ma tutaj bardzo duże znaczenie. Miał i należałoby dodać, że ma dalej duże znaczenie w kontekście nawet bieżących wydarzeń. Ta biafrańska wojna domowa nie jest bynajmniej zapomnianym konfliktem, chociaż konflikt miał miejsce już stosunkowo dawno, bo w 1967 roku. Żeby Państwu przypomnieć, ta wojna trwała 2,5 roku, dokładnie 30 miesięcy. No i pochłonęła całkiem sporo ofiar, bo te ofiary szacuje się na mniej więcej milion. Więc wojna była, można powiedzieć, pokłosiem tego, jak przeprowadzono dekolonizację w Nigerii. Brytyjczycy skleili, można powiedzieć, trzy odrębne, kulturowe, etnicznie obszary. Obszar północny zdominowany przez ludy Hausa, Fulani, obszar południowo-wschodni zdominowany przez ludy Igbo i obszar zachodni zdominowany przez Yoruba. No i ta wojna była takim wyrazem dążeń separatystycznych ludów właśnie Igbo, czyli tych ludów, które zamieszkują właśnie paradoksalnie, tutaj dotykamy sedna tego problemu, tereny, gdzie wydobywa się większość ropy naftowej w Nigerii. No tutaj trzeba pamiętać, ale to już myślę, że nie będziemy już omawiać szczegółowo tych wydarzeń sprzed 50 kilku lat. Mieliśmy tutaj taki przewrót majorów w 66, który to przewrót właśnie był, można powiedzieć, zdominowany przez z kolei członków ludów Igbo, stąd później te reperkusje dotknęły właśnie tej grupy etnicznej w Nigerii. Dlaczego powiedziałem, że wojna biafrańska w dalszym ciągu jakby odbija się echem? No ponieważ teraz, kiedy dzieje się źle, kiedy rząd sobie nie radzi, kiedy rośnie ubóstwo i są ogromne koszty środowiskowe związane z wydobyciem ropy naftowej, szczególnie właśnie w trzech takich stanach, które dominują, jeśli chodzi o produkcję, czyli Bayelsa, Rivers i Delta, te wspomnienia wracają i te emocje, można powiedzieć, i resentymenty również się odradzają. Są ruchy w Nigerii, które no, dążą do, mają takie dążenia separatystyczne i oczywiście póki co są to dążenia, które prawdopodobnie się nie urzeczywistnią, są tylko deklaratywne. Niemniej jednak ten temat jest wciąż żywy i on jest coraz bardziej żywy wtedy, kiedy problemy gospodarcze Nigerii narastają, a właśnie z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia. To jeżeli rozmawiamy o surowcach, to muszę też zapytać o kwestię z naszego ostatniego spotkania. Czy Chińczycy mają nosa? Są chętni na nigeryjską ropę? Niespecjalnie. Akurat w tym regionie Chińczycy nie uplasowali się jakoś szczególnie na tle chociażby Angolii, Sudanu czy innych miejsc. To wydobycie ropy w Nigerii jest zdominowane przez takich tradycyjnych graczy. Taki, można powiedzieć, graczem numer jeden jest Shell, czyli brytyjsko-holenderska firma, także Chevron, amerykańskie korporacje. Więc tutaj w Nigerii akurat Chińczycy są obecni, ale nie szczególnie w kontekście ropy. Jest sporo przedsiębiorców, sporo handlu z udziałem Chińczyków, sporo projektów w obszarze rolnictwa, natomiast akurat jeśli chodzi o wydobywanie ropy, tych Chińczyków nie widać. To nieco zmienimy temat. Zmienimy, ale pewnie nawiążemy do jednego z poprzednich. Na początku czerwca pojawiła się informacja, że Nigeria zakazała Twittera, bo serwis usunął post prezydenta. Panie profesorze, czy ta blokada już została zniesiona i właściwie dlaczego? To się cofnę jeszcze o krok do tej wojny biafrańskiej, bo wątek biafrański zahacza również o blokadę Twittera właśnie, o której pan wspomniał. Prezydent Buhari podobno obraził się po tym, jak popełnił wpis o wojnie domowej, strasząc tych
prowokatorów różnymi reperkusjami. No i Twitter właśnie uznał ten tweet za zasianie nienawiści i skasował. Zresztą Buhari oskarżył nie pierwszy raz Twitter, że wspiera ruchy separatystyczne, ponieważ on jakby udostępnia platformę tym grupom i sądzi, że one podżegają do konfliktu. No trzeba też wspomnieć, że sam Buhari był oficerem w randze majora właśnie w 1967 roku, kiedy ta wojna miała miejsce. Ale wracając już do samego Twittera, no paradoks jakby tej sytuacji polega na tym, że to wszystko zatacza koło. Większość z Państwa pewnie nie wie, że obecny prezydent Nigerii, Muhammadu Buhari, w latach 80. na krótko stał sam na czele hunty, która objęła władzę w kraju. I on w 84. wydał taki słynny dekret czwarty, który był podstawą do aresztowania osób krytykujących władzę i wyśmiewających urzędników państwowych, więc teraz mamy jakby powtórkę z rozrywki. To jest dosyć zdumiewające podsunięcie prezydenta, który zakazał Nigeryjczykom używania platformy Twitter. To było w czerwcu, miesiąc temu. No i jak można się spodziewać, było to bardzo emocjonalne reakcje w społeczeństwie, które to społeczeństwo przez te 20 lat demokracji no, przyzwyczaiło się już do wolności słowa, więc napotkało na duży opór ze strony Nigeryjczyków. No, farsa tego zakazu polega również na tym, że Buhari ogłosił zakaz korzystania z Twittera właśnie na Twitterze. Więc nie wiem, jakby to zrobił, gdyby Twittera nie było. Warto też wspomnieć, że teraz niespecjalnie wiadomo, co z tym zrobić, bo pracownicy sądów strajkują, więc nie można boksować się z prezydentem czy z administracją na drodze prawnej, no co niektóre grupy mają ochotę. Ale Nigeryjczycy sobie radzą, Nigeryjczycy są bardzo kreatywni, korzystają z VPN-a, więc ci, co chcą korzystać z Twittera, korzystają. Niektórzy nawet się śmieją, że Buhari strzelił sobie w stopę, ponieważ tak naprawdę największą ofiarą rządu są urzędnicy rządowi, którzy nie mogą już korzystać z Twittera, a wszyscy pozostali z tego Twittera korzystają przy użyciu VPN. No i teraz nie wiadomo na razie, czy to prawo się zakorzeni, czy to tylko straszak, czy to jest rzeczywiście realny instrument represji, który będzie wykorzystywany. Ja szczerze mówiąc o żadnych aresztowaniach nie słyszałem za korzystanie z Twittera, ale na przykład są historie o tym, że policja przeszukuje telefony ludziom na ulicach i szuka aplikacji Twitter. Ostatni taki update jest, że Buhari rozmawia prawdopodobnie z Twitterem teraz, próbuje jakoś tą sytuację normalizować, więc jest nadzieja, że to po prostu przejdzie do historii jako takie niefortunne posunięcie, taka próba. To wszystko zostanie wkrótce odwrócone. No ale zobaczymy, co pokaże. Namdi Kanu, lider organizacji Rdzenna Ludność Biafry, która domagała się secesji południowo-wschodniego regionu Nigerii, właśnie został aresztowany i postawiony przed sądem, tak? Jeszcze informowały miejscowe władze. Ponad blisko 1,5 miesiąca temu nigeryjskie służby bezpieczeństwa rozpoczęły tę brutalną operację mającą stłumić falę antyrządowych protestów. Mówi się o tym, że nad krajem unosi się widmo wojny domowej. Stąd jeszcze pytanie na koniec. Panie profesorze, jak wygląda dzisiaj ten konflikt etniczny w Nigerii? Czy rozpad państwa to jest realna wizja? No nie wydaje mi się, żeby rozpad był realny. Te ruchy separatystyczne, o których rozmawiamy, one póki co poruszają się w takiej przestrzeni medialnej. Oczywiście są rozmaite akty sabotażu i przemocy, które są związane z działaniami milicji, które jakby są związane z tymi ruchami. Natomiast nie wydaje mi się, żeby można było to interpretować w kontekście jakiegoś początku rozpadu Nigerii, nawet jeżeli część Nigeryjczyków ma na to ochotę. Znaczna część nawet mieszkańców, chociażby terenów południowo-wschodnich, takiej ochoty wcale nie ma. Musimy też pamiętać, że ludzie, którzy o tym mówią, nie mają takiej legitymacji pełnej, to znaczy nie przemawiają w imieniu wszystkich mieszkańców terenów południowo-wschodnich. Same ludy ich, bo stanowią, wprawdzie to jest taka dominująca grupa etniczna, ale to jest 30% wszystkich grup etnicznych, więc ta duża mozaika etniczna Nigerii powoduje, że tego typu tematy no, należy jakby interpretować w odpowiednim kontekście i wydaje mi się, że na ten moment nie ma absolutnie mowy o tym, żeby Nigeria w najbliższym czasie mogła ulec dezintegracji. Bardzo dziękuję dzisiaj słuchaczom za to, że pojawiliście się na tej audycji. Moim gościem był pan profesor Dominik Kopiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy.